Jesteśmy nad jeziorem Malta w Poznaniu. Bardzo ładne miejsce. Jeziorko, no praktycznie można powiedzieć, prawie przy centrum Poznania. Dość rozległe, w kształcie takim, powiedzmy, bardziej prostokąta, z tego względu, że są to wyścigi wieślarskie się odbywają. Widzimy tu właśnie różnego typu bajery do tego typu. To jest start, meta. Były mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy. Do tego jest wkoło taki fajny park. Wzdłuż takich dwóch ruchliwych ulic. I jest taki też powrót do przeszłości. W tej chwili ten budynek wygląda zupełnie inaczej. Jest tu Rancor Athletic, Czerwony Smok, klub sportów walki, siłownia taka funkcjonalna bardziej. Widzimy, że fajne miejsce, bo można od razu sobie pobiegać tu w koło. Też tu się maratony odbywają, triatlony. Naprawdę jest fajne miejsce. Rzadko które miasto ma takie fajne miejsce jak właśnie tu w Poznaniu. Wracając do tej przeszłości. 40 lat temu był tu taki płaski budynek. W tej chwili tak jest, widzę, zmieniony. I chyba to został rozbudowane, mniejsze. To była taka siłownia wieślarska. Miałem tę okazję i przyjemność potrenować. Także teraz tak wracam, że się po prostu uśmiecham. No jest to zupełnie w środku inaczej. Wielka, duża sala. Wtedy było kilka takich mniejszych. Ale tak bardzo przyjemnie się tu trenowało. Co prawda był bardzo ciężki dojazd. Kiedyś tramwaje, autobusy to jeździły jak chciały. Tam na wprost widzimy taką górę dla narciarzy. Nie trzeba jechać w góry, żeby w Poznaniu sobie na nartach pozjeżdżać. Jeziorko jest dość długie, chyba z 1,5 km. Tam dalej za jeziorem widzimy takie zielone tereny. Też są fajne tereny do spacerowania, takie pogórkowate. Praktycznie aż ciągnie do Antoninka. Jak byłem dzieckiem, tu z rodzicami chodziliśmy na spacery. Jak byłem większy, sobie też tu czasami chodziłem, jeździłem rowerem. A w tej chwili, tak jak jest ładna pogoda, to jest bardzo dużo ludzi. Już takich terenów unikam ruchliwych. Tu jest też centrum handlowe, jak ktoś lubi kupować, może wejść i kupować. Też jest siłownia tam. Taka bardziej, powiedzmy, kulturystyczna. Ciekawe miejsce. Jak ktoś nie był w Poznaniu, polecam. Przy okazji, jak ktoś trenuje sporty walki, widać tu jakiś ring nawet jest na zewnątrz. Czekam w tej chwili na Dawida. Dawid pokaże nam, jak robi aeroby. Bo jak wiadomo, przygotowuje się teraz na debiuty na luty 2018 w kulturystyce. Tak po prostu stwierdził, że chce sobie wystartować, zobaczyć jak to jest. Takie fajne miejsce, jakieś startowe. Zakaz skakania. To jezioro nie jest zbyt głębokie. Akurat wieślarze widzę płyną. Tu hałas, jak widać, taki typowo miejski. Budynek ładnie odnowiony. Wtedy naprawdę był taki zupełnie parterowy. Tak mi się wydaje, że połowę gdzieś do tej rynny. Jeśli nawet nie było to mniejsze, tak jak pamiętam. No mówię, było to 40 lat temu. Ale już się wszystko myli. A przychodzimy do środka, czekamy na Dawida. Czekamy na Dawida jeszcze chwilę. Powinien za chwilę przyjść. Pokazało się słońce. O, idzie. Witam. O, witamy, cześć. Dzisiaj zapraszam na obiecane już wcześniej w poprzednim odcinku aeroby w Czerwonym Smoku na Malcie. Mega
widoczki. No, już to trochę filmowałem. Okazało się jeszcze, że ja tu 40 lat temu trenowałem na siłowni. Była to siłownia wioślarska, tyle że budynek był, mówię, połowę mniejszy, jakoś poprzerabiany, trochę jest teraz inaczej, no zupełnie inny stan, wiadomo, nie? No to zapraszam na salę. Okej, to idziemy. Panowie, my już czekamy na was. O, tu już widzę, że jest sparring partner. Dzisiaj pokażę wam coś innego. Coś bardziej efektownego, niż tylko podnoszenie się was. Okej. Okay. Czyli co, przybierasz się i ruszamy. Tak. Tak. Kupcie, dawaj, boksy tu na tarczę. Tu już mały Bruce Lee. Pyszak, bokieć. Pyszak, jeszcze raz. O kurczę. Tak, boksy. Pyszak, bokieć, jeszcze raz. Wyjść kolano, wyjść, tak, kopnij noga, tak, jeszcze raz nogą, tak, wyjść, tak, jest mocy. Teoroby się zapowiadają ostro. Wyjść, tak, jeszcze raz, wyjść, kolano, tak, dobrze, super. Ładnie prosty to zobacz, tak? Po prostu. Tam, tak? Tu, poczekaj. Patrz, odwróć się. Tu. Tak, tu się. Jeszcze gardzie. Druga w dół, tak. O, właśnie, to jest sposób. Tak stoi. Słyszałem, że waga na razie stówki nie może przejść. Cały czas dwucyfrowo. I cały czas 9,9. Ale myślę, że jeszcze trochę i w końcu pójdzie, nie? Bo teraz w grudniu już kończysz ten okres masowy, już się zaczyna. Znaczy, niekoniecznie. Czy jeszcze... W grudniu, właśnie na początku grudnia, idę na konsultację do trenera, do Huberta. Myślę, że też tam nagramy jakiś odcinek, także wszystko będzie pokazane, a i wtedy, się okaże, co wtedy dalej. Zapadnie decyzja, co dalej, nie? No bo już zostały 3 miesiące, nie, do zawodów, tak plus minus. Dokładnie, tak, no powiem szczerze, że się robi cieplej już. Że nawet ja już byłem uprzedzany przez Huberta, że być możliwe, że się nie wyrobimy do lutego, że będzie trzeba dopiero pod koniec, tam w połowie jakoś roku, nie? Na następnych. Mhm. Ale no bądźmy dobrej myśli, także... No to chodzi. Myślę, że będzie dobrze. Zobaczymy, jak te aerobi robisz. Okay. Czy to jest rowerek w tempie 3 km na godzinę, czy coś fajniejszego. Na pewno. Bardziej męczącego. Ale wy sobie filmujecie teraz cały czas? No. Jakie rzeczy. Co z wami pokazać dzisiaj? No Dawid chce pokazać nam aerobię, jakie robi, bo normalnie ludzie trenują na rowerku 40 minut po 3 km na godzinę i tam można zasnąć. Dawid mówi, że takich rzeczy nie lubi, chociaż też robi, czasami go widzę. To się więcej dzieje, tak? A tu bardziej takie interwały już będą. Wytrzymałość. I to na wysokim poziomie. Która teraz przy tej masie bardzo, bardzo spadła. Wolniej. Ale coś tam pokażę. No świeradowca nie zaliczyliśmy niestety, nie? No. Ale za to gondolą zaliczyłeś. Ja zaliczyłem. Ale to był tak zwany izerska kopa, tam gdzie pojechałeś. No, ale zawsze, jakaś góra zaliczona. No, 1100 metrów. Tak, to jest.
Dawid, widzę rozciągnięty jeszcze po tym szpagacie na drążku. Tu widzę kolega jakiś, trenuje też dość ostro. Może się przedstawisz? Siema, jestem Sebastian, trenuję w Czerwonym Smoku od jakoś 2,5-3 lat. No, trenuję dosyć ciężko, cały czas staram się startować w zawodach. Aha, no słyszałem, że ostatnio byłeś na jakichś zawodach. No, cały czas się jakieś przewijają w tym roku. A to w jakiej konkretnie konkurencji? Dyscyplina to brazylijskie jiu-jitsu i boks tajski MMA. W MMA miałem ostatnio mój pierwszy start, myślę, że jak na debiuty dobrze mi poszło. No, cały czas staram się startować. W tym roku miałem już 10 startów. O, łącznie, to już ostro. Tak. No to już dużo, dosyć. Czyli i tak trenujesz bardziej wyczynowo niż jakoś tam sobie rekreacyjnie. A ile masz lat? 16. O, to młody chłopak. Tutaj jak u nas ten Mikołaj, 17 lat ma, ciężarowiec. No, żeby później było mi najłatwiej po prostu, nie? Teraz no, wiadomo, się trzeba trenować. Doświadczenie. Mam takie pytanie, mamy taki konkurs śmieszny, może ty dasz radę to zrobić. No. Robimy 100 pompek w 200 sekund. Dobra. Można to robić jednym ruchem, no. Ciągłe, 100 pompek jak ktoś zrobi, no to wiadomo, to już naprawdę wynik. No. Albo sobie można to podzielić, byle się w tym czasie zmieścić. Dobra, to jest 3 minuty, 20 minut. Rozgrzeję jeszcze bardziej. Dobra, to jak będziesz tego, to dobra, mi powiedz i nakręcimy. Jasne. Jak to jest koszulka za to. Dobra. Witam wszystkich, nazywam się Marcin Zabłocki. To jest tarcza. Znajdujemy się właśnie w klubie sportowym Czerwony Smok w Poznaniu. Prowadzimy również zajęcia w Lubonie, jeśli chodzi o sporty walki. W dniu dzisiejszym tutaj na prośbę mojego kolegi Dawida Ceranka, który już od długich kilku lat trenują nas w klubie. Przedstawimy kilka technik na tarczę, takich rozgrzewkowych. Chłopak się przygotowuje do pokazów kulturystycznych. Ma taką nową zajawkę, ale oczywiście również cały czas pracuje z nami w klubie. Wchodzi na tarczę, rusza się aktywnie. I myślę, że fajnych kilka rzeczy tutaj Wam pokażę. Ja go przetarczuję. Będą to techniki bokserskie, kickbokserskie i również pod Muay Thai. Z nami jest również Sebastian Ratajczyk, nasz taki młody adept klubowy, który też trenuje 2 lata u nas. A to ten chłopak, co przed chwilą rozmawiałem z nim, tak? Chłopak, sympatyczny młodzieniec. No widzę, taki zdeterminowany jest konkretnie, a nie tam powiedzmy tak niejako. Przy sobocie się trochę poruszamy, natomiast wszystkich oczywiście zapraszamy. Mamy fajny obieg i tutaj w Poznaniu, na Malcie, jak widzicie, jak i również zapraszamy do Lubonia, gdzie mamy salę i trenujemy. Generalnie zajmujemy się... A w Luboniu? W którym miejscu? W Lubonie jest to na ulicy Kołłątaja, na hali Losi. Tam mamy salę przygotowaną z matą do sportu walki. Robimy tam K1, robimy Muay Thai, jest brazylijskie jiu-jitsu prowadzone przez Sławka Warczaka, również MMA.
przez Przemysława Biskupa i robimy również wytrzymałość siłową. Także tych treningów jest w tygodniu wystarczająco, żeby sobie coś porobić dla siebie, potrenować i się zająć ciekawymi rzeczami, innymi niż na przykład. Czyli co, uważasz, że na przykład taki typowo ćwiczący, powiedzmy na siłowni, czy tam amatorsko, czy bardziej zawodowo, taki kulturysta, czy tam siłacz, dobrze by mu było chociaż sobie raz, dwa razy w tygodniu właśnie coś takiego tu z waszej branży spróbować? Oczywiście, że tak. Moda się na tyle zmieniła, że ludzie szukają jakichś innych rzeczy, innych bodźców, żeby się poruszać, żeby coś porobić. Stereotypy, że jest to tylko dla osób jednej grupy przeznaczone, takie sporty walki już minęła. Pracują, robią te osoby naprawdę, wszyscy mogą to robić. Od najmłodszych lat poprzez osoby dorosłe, nawet. No tu widzę, że syna też tak, przeprowadziłeś. Tak, on tam do niczego nie zmuszam, ale w formie zabawowej już poznaje i patrzę, obserwuje, uczy się. I podoba mu się to. Myślę, że tak, jak chce przyjeżdżać, to myślę, że mu się podoba. Natomiast fajne to jest, że ludzie naprawdę już po 40, a nawet jeszcze starsi chcą, przychodzą na treningi indywidualne czy personalne. Czy też na grupowe i się chcą ruszać i poznawać wszystkie techniki, jeśli chodzi o sporty walki. Także to jest tak sympatyczne. Nie kojarzą tego z tym, że ktoś przyjdzie na trening i od razu dostanie gdzieś tam sierpem przez twarz i mu się odechce. No tak wcale nie jest. Zanim do tego dojdzie, naprawdę trzeba poznać takie abecado podstawowe, żeby zacząć coś poprawnie robić i boksować. Czyli to jest świetna alternatywa, tak ja to widzę, co tu mówisz. Na przykład do tych typowo aerobów, co ludzie sobie na siłowni dreptają na tej bieżni 40-50 minut. No na pewno bez jakiejś tam emocji, nie? Na pewno tutaj, jak zobaczycie, ciało bardziej pracuje niż na samej bieżni. I na pewno wiele lepiej, to jest, że tak powiem, reaguje na taki trening niż takie typowo, powiedzmy, dreptanie, nie? No to tak, całe ciało jest zaangażowane, musi być też to ciało skoordynowane trochę do różnych tych technik, także jest też potrzebna duża sprawność fizyczna. Gibkość jeszcze, koordynacja także właśnie ruchowa, nie? Różni się to tym, że te ciosy muszą być dynamiczne, to nie są takie jak podnoszenie ciężarów na siłowni, także tutaj jest, jeśli robimy siłę czy wytrzymałość, to jest bardziej dynamiczna ta siła potrzebna i dlatego też jest to różnorodne, są te kopnięcia i uderzenia, gdzie zobaczycie, że potrzeba naprawdę trochę tej sprawności fizycznej i wytrzymałości, żeby to wszystko tutaj porobić. No nie jest takie proste, jak by się wydawało. Że to tylko na filmach tak wygląda. Na filmach. Także myślę, że będzie można. Czyli co, zobaczymy, co tu po prostu zaproponujecie. Dół, tak. Może się inni chłopacy też zdecydują. Czyli jak co, wiedzą do kogo się zgłosić. Zapraszamy. Super. Chłopaki zaczynają.
Nieźle, dynamika. Druga runda. O kurczę.
Nieźle. Klikam, gdzie ta przybywa się. No nie wiem, jak widzę te twoje kopy, to tak sobie pomyślałem, jakby ktoś cię skrytykował, że masz słabe nogi, to bym wolał na jego miejscu tego nie robić. Popnięcie mocne. Nie no, bardzo szybkie, bardzo mocne. W tej nodze i jeszcze jego atut to lewy na schabę. Pokażemy. Tak? No, jak ktoś ma problem z wypróżnianiem się, to jak go raz dostanie, to na pewno mu... To przez tydzień będzie dobrze. Przynajmniej przez tydzień ma spokój. No tu też kolega, naprawdę dynamika taka, że... A jaki ma to zazdrościć? Biceps, jaki biceps? No, o, tak biceps. Całe 57 kilo. Czekaj. Całe 57 kilo. Niech zrobi konkurs. Nie latało, to będzie sami się poszło. Hop. 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 Rudy jak będzie tak cały czas trenował, to parę lat i o nim usłyszymy. Na pewno o nim usłyszymy, nie? Jeżeli tego nie zaprzepaści, to naprawdę ma predyspozycję, nie? Tym bardziej, że chłopak na brazylijskie jiu-jitsu chodzi raz w tygodniu nawet, nie? A pokonuje ludzi, którzy trenują po 5 lat. Tak? No. No, czyli ma talent, że no, tak ma, powiem. Ma predyspozycję i ma ten talent właśnie. I ma zaangażowanie i serce do walki. To nawet to się na turnieja, liczy. Na turnieje, które jeździ, to walczy z przeciwnikami, którzy są ciężsi nawet o 6 kilo od niego, ze starszymi. Ej, nie pęka. Nawet nie pęka, bo nie ma w jego wadze na przykład w tym wieku osób, to daje wagę wyżej i nawet ze starszymi, nie? I nie pęka i nawet walki są takie, że w sumie mogłoby być i na tą korzyść, tak? Także no, młody talent nam rośnie. Ogólnie tak ile właśnie tak trenujecie? Takie typowo sporty walki, ile się trenujesz? 5 razy w tygodniu? 3 razy? To znaczy wiesz co? Jak? Nie wiem, jak kiedyś jeszcze jak chodziłem na taekwondo, to nawet byłem 4 razy w tygodniu na treningu. No tacy zawodowcy to już nawet trenują 2 razy dziennie, tak? Bo nie, rano no, to robią partera, po południu robią stójkę, nie? I 7 razy w tygodniu, czy tam nie? Nie, to też musi być regeneracja, 4, no regeneracja też musi być jednak, nie? Przy takich intensywnych treningach, a to... Potem kontuzje się jednak nawarstwiają, no, nie? W ogóle, no bo to jednak trzeba odpocząć, siła i to wszystko też spada, tak? Jednak zmęczenie i bo to naprawdę taki wysiłek na macie to jest zupełnie co innego niż siłownia, nie? Zresztą widać teraz po mnie, jak
zacząłem raczej bardziej taki robić trening siłowy na siłowni, to no, ja widzę już po sobie nawet, jak nabrałem te kilogramy, to wytrzymałość strasznie spadła, kondycja strasznie spadła. Jeżeli chodzi o taką kondycję trenową, którą na przykład mogę robić na bieżni, czy tam sobie pobiegać cardio, no to spoko jest, nie? No. A ale już przy walce i taką wytrzymałość, to strasznie spada, nie? Mówię, dlatego ja nie jestem fanem jakiejś tych bieżni takich po 60 minut, takiego dreptania bez sensu, bo wiem, że to w praktyce to jest do niczego, nie? Ani na górę nie wejdziesz z tą kondycją bieżniową, ani do walki, tak jak to mówisz. To jedynie na tak, to, no, tak, żeby to robić, to taką wytrzymałość, to trzeba było na tej bieżni robić interwały, nie? No. Też nawet takie bieganie na tej bieżni się na teren specjalnie też nie przekłada. No nie, bo to zupełnie inne bieganie tak naprawdę, nie? Bo są górki, pagórki. Zupełnie inaczej. Inna temperatura, tak, już tak, ciało tak, już wypieje, tak, nie? Tak. Także znaczy, gro ludzi, których biega na przykład na świeżym powietrzu, to nie lubi na bieżni, nie? Mhm. Sam na przykład też kiedyś dosyć dużo biegałem, to też już. O wiele, wiele lepiej mi się biegało na dworze, chociaż nawet jakby był tam gorszy klimat czy coś tam, nie? Że nawet z deszczem niż na bieżni, nie? I ogólnie po mnie, moim zdaniem, to na bieżni nie idzie zbytnio zrobić takiej... Ani wytrzymałości, ani... Takiej tlenowej kondycji, nie? Nie, no bo tam się łącznie robi po to, żeby ten tłuszcz niby spalić, i dlatego jest tam, że tak powiem, zakres tłuszczowy, nie? Ale według mnie warto sobie trochę jednak kondycję zrobić, bo to się w codziennym życiu przydaje 24 oczywiście. Na dobę, a nie na godzinny trening, nie? Potem mówię, są sportowcy, którzy się okazuje, że są gorsi od pierwszego gościa, który w życiu na żadnej siłowni ani nawet nikt nie trenował. To stawia cały znak zapytania pod pytaniem trening. Dawid wszedł do klatki. Przed takim treningiem i przed masą mięśniową, jaka była wytrzymałość trenowa, jaka jest teraz, nie? Dynamika została, dynamika jest. Siła wzrosła strasznie, bo dopięcia są piekielnie mocne. No widzę, tą prawą nogą to jest makabra przecież, jak kopię, nie? No, także tu ta dynamika została. Natomiast no,
są. No, kondycja mu trudno dotlenić. Dlatego też ale... wypiję troszkę krócej niż wcześniej. Ale biceps jest. Biceps jest. Będziemy jego chwilę w tak. Sebastian. Teraz Sebastian.